tym odcinku pokażemy sobie, jak odbudować bazę ikon w systemie Windows 10. Może być to konieczne, kiedy ikony w systemie nie wyświetlają się poprawnie. Przejdźmy do Windows R, wprowadźmy Local App Data, wybierzmy OK, jesteśmy przenoszeni do CUsers Piotr App Data Local, czyli dane lokalne użytkownika Piotr. Wybierzmy kartę widok i kliknijmy ukryte elementy, ponieważ plik, którego szukamy, jest ukryty. Wybierzmy, przejdźmy na dół i znajdziemy tutaj Icon Cache DB. Musimy teraz usunąć ten plik i ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu zobaczymy nowy plik, który powinien zawierać poprawną bazę ikon. To wszystko na teraz. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.